żeby po prostu na tej podstawie wyrobić sobie zdanie, można było, co się działo w przeszłości i jak doszliśmy do tego stanu, w jakim znajdujemy się obecnie. Proszę Państwa, Ziemia przeżywała w historii swojej różne klimaty. To jest pokazane na tym obrazku na górze. Od całkowitego zalodzenia, które niegdyś występowało na Ziemi, po to, co jest na samym końcu, taka malutka Ziemia, gdzie w ogóle tego zalodzenia nie było. I oczywiście wszystkie stany pośrednie. My w tej chwili jesteśmy pomiędzy tym najmniejszym i tym drugim z kolei stanem, czyli jesteśmy w takiej dość dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o to, co mogło na Ziemi się kiedyś wydarzyć. Ale możemy sobie tak wyobrazić, biorąc pod uwagę oczywiście, że flora i fauna się zmieniała, możemy sobie wyobrazić, że w historii Ziemi były takie obrazki, jakie znamy i dzisiaj. I one są przedstawione na tych zdjęciach, które Państwo możecie zobaczyć. Że tak to mogło również wyglądać. Moje główne tezy tego referatu będą dotyczyły, najpierw powiem o pewnych głównych wydarzeniach klimatycznych w historii Ziemi, potem o epizodach masowego wymierania, które są bardzo silnie związane z zjawiskami klimatycznymi, następnie o zmianach temperatury i zawartości dwutlenku węgla w atmosferze w ciągu ostatnich 550 milionów lat. Geologii nazywamy ten okres fanerozoikiem, bo wtedy występowało bujne życie na Ziemi, pojawiło się bujne życie na Ziemi, ale oczywiście życie na Ziemi pojawiło się znacznie wcześniej. No i wreszcie o kilku parametrach, jak ukształtował się obecny system klimatyczny na naszej Ziemi. To jest ostatnie kilkanaście milionów lat, kiedy to generalia tego systemu powstały. Dlaczego w ogóle geolodzy mówią o klimacie? No proszę Państwa, no to jest tak, że geologia to mówi nam o historii Ziemi. A historia Ziemi nie jest niczym innym jak historią klimatu, bo od tego zależy wszystko, co się na Ziemi działo. I to, co się działo z klimatem, my możemy rejestrować, badając skały, możemy stwierdzać, jak ten klimat wyglądał. Oczywiście im dalej wstecz się cofamy, tym ta nasza wiedza jest bardziej ułomna. Ale oczywiście pewne informacje również o tym mamy i możemy o tym powiedzieć. Krzywa, która jest przedstawiona na dole, przedstawia taki obraz temperatur, jakie występowały na Ziemi. Temperatur takich globalnych, można było powiedzieć. Oczywiście nie jest to wartość mianowana, bo trudno by było to powiedzieć dla tych najstarszych epizodów na Ziemi. Ale wtedy, kiedy już to życie na Ziemi się zaczęło pojawiać, to wtedy możemy o tym mówić, bo mamy pewne dowody, jak to mogło wyglądać. Linia pozioma, która jest na tym wykresie, to jest linia, która określa nam mniej więcej stan temperaturowy współczesny. Natomiast to, co znajduje się powyżej, to są okresy ochłodu. Poniżej ta linia krzywa pokazuje nam, wtedy było cieplej. Jeżeli popatrzymy na tą krzywą, to widać generalnie rzecz biorąc pod uwagę, że ta pierwsza część to jest no, około 4 miliardów lat, prawda? Tam skala nie jest jednakowa dla obu tych odcinków. Ta część, która jest bardziej rozbudowana, to jest nieco ponad 500 milionów lat. Widzimy, że generalnie na Ziemi było znacznie cieplej niż obecnie, a te chłody występowały tylko okazjonalnie. Tam, gdzie są te niebieskie strzałeczki, to były zlodowacenia i to zlodowacenia oczywiście typu kontynentalnego, czyli po prostu no nie takie nawet może jak dzisiaj, tylko większe niż te, co dzisiaj występowały, niektóre znacznie większe niż te, które dzisiaj występowały. I takich okresów, jak widzimy, było kilka, niektóre bardzo dawno, pierwsze takie zlodowacenia były już bardzo, bardzo dawno temu. O nich wiemy też stosunkowo niewiele, a o innych wiemy znacznie więcej. A więc tak wygląda generalny zarys po prostu tej naszej historii. Warto tutaj powiedzieć, mówiąc o klimacie również o tym, że istnieje taka teoria młodego, słabego Słońca, mówiąca nam o tym, że Słońce pierwotnie, kiedy Ziemia dopiero zaczyna się kształtować, kiedy już powstała, to przez pewien czas było znacznie słabiej świeciło niż obecnie. Ocenia się, że początkowo, właśnie te 4 miliardy lat temu, to Słońce było mniej więcej, to światło, ta energia słoneczna, która docierała do Ziemi, była mniej więcej wynosiła 70% wartości obecnej, właśnie z racji tego, że to Słońce było słabsze. Co ciekawe, nie zaznaczało się to specjalnie, jeżeli chodzi o to, jaka była temperatura na Ziemi, ale kiedy następowały pewne zaburzenia, to rzeczywiście one były bardziej drastyczne niż to zdarzyło się później, więc widocznie miało to jakiś pewien wpływ. Drugi wykres, który jest po prawej stronie, pokazuje nam, co by było, gdybyśmy nie mieli atmosfery, albo gdyby nie było w ogóle gazów cieplarnianych w atmosferze, to jest ta niebieska linia, natomiast oczywiście obecność gazów cieplarnianych w atmosferze powoduje, że temperatura na Ziemi nie wynosi
około tych powiedzmy 20 paru stopni poniżej zera, tylko sięga średnio wynosi około 16 stopni obecnie, a oczywiście w różnych miejscach na Ziemi jest to różnie. Ze zmianami temperatury wiąże się również skład atmosfery, który oczywiście w przeszłości się zmieniał. No, to, co było na początku, to możemy tylko po prostu przypuszczać, tego do końca nie wiemy, ale wiemy, że ta atmosfera była diametralnie była różna. I to jest taki wykres, który pokazuje, jaka była zawartość dwutlenku węgla na początku. Proszę zobaczyć to miano, które jest po prawej stronie. No, było to, ten dwutlenek węgla był jednym z dominujących gazów w naszej atmosferze. Potem to się oczywiście zmieniało, tu ta krzywa nie oddaje wszystkich tych zmian, które możemy zarejestrować, ale pokazuje pewien generalny trend. Można powiedzieć, że dopiero w którymś momencie ta wartość zaczęła spadać, tam znowu ta linia pionowa, skala pionowa, ona też nie jest jednakowa, no bo po prostu pewnych rzeczy nie można byłoby na tym rysunku pokazać. Ale możemy zobaczyć, że ten stan, który mamy obecnie, on się, jeżeli chodzi o atmosferę, ukształtował się około 200-250 milionów lat temu i ta atmosfera, skład, zawartość dwutlenku węgla w atmosferze mniej więcej był już zbliżony. Drugim takim gazem, który no, w dużym stopniu zastępował ten dwutlenek węgla, to był tlen, który pojawił się wtedy, gdy pojawiło się życie na Ziemi. I ten tlen, oczywiście najpierw go było bardzo mało, potem było go więcej. No, ten stan obecny był osiągnięty właśnie gdzieś około 550 milionów lat temu, a potem był taki epizod, kiedy tego tlenu było prawie dwa razy więcej niż obecnie, właśnie wtedy, kiedy tego dwutlenku węgla również było mało, a potem mamy już ten stan, który jest już obecny. No i możemy to oczywiście porównać do stanu dzisiejszego, te krzywe tutaj Państwu to chyba jasno wyjaśniają. Co się dzieje z tym dwutlenkiem węgla? Co z tym dwutlenkiem węgla się działo? Dlaczego tak nagle jego ilość się zmniejszała? No nie było to spowodowane tym, że on był, że po prostu powstawały paliwa kopalne, bo to jest historia zupełnie nowa. Kiedy ta na początku zaczęła spadać ta zawartość dwutlenku węgla, to dlatego, że ten dwutlenek węgla był komasowany, był gromadzony w osadach węglanowych w oceanach. W oceanach węglany to jest związek wapnia przede wszystkim i jeszcze innych pierwiastków z anionem węglanowym, czyli z dwutlenkiem węgla rozpuszczonym w wodzie i te węglany powstawały. I mamy bardzo miąższe pokłady tych wapieni już od początku właśnie istnienia, prawie że od początku istnienia Ziemi. Co ciekawe, ta depozycja tych węglanów jest możliwa tylko do pewnej głębokości, a więc warunkiem podstawowym, żeby te węglany mogły powstawać i żeby ten dwutlenek węgla z atmosfery był wyciągany, to jest taka sytuacja, kiedy oceany są duże strefy oceanów, które nie są zbyt głębokie. Jeżeli są zbyt głębokie, to węglany na dużych głębokościach nie mogą powstawać, bo ulegają po prostu rozpuszczaniu. W związku z tym, jeżeli zmieniał się poziom morza, to mamy okresy, kiedy tego dwutlenku węgla w atmosferze było mniej. A kiedy poziom oceanów opadał, te płytkowodne partie były wynoszone ponad powierzchnię wody, albo zachodziły jeszcze różne inne procesy, o których już nie będę tutaj mówił, to wtedy tego dwutlenku węgla mieliśmy mniej, on nie podlegał akumulacji w oceanach i mógł być wydzielany do atmosfery. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o zlodowaceniach kontynentalnych historii Ziemi, to te czarne linie, które są tutaj pokazane, one przedstawiają nam te kolejne zlodowacenia, które tam występowały. A więc pierwsze mamy już około 3 miliardów lat temu, potem szereg takich zlodowaceń 2,5 miliarda lat temu, wreszcie mamy tuż przed tą erą faraonozoiczną, to jest około 800 milionów lat temu, no i szereg potem późniejszych. To, że wcześniej mamy taką małą rejestrację, może wynikać również z tego, że ta nasza dokumentacja jest jeszcze daleko, daleko nieodpowiednia i niewystarczająca, żeby to powiedzieć. W tych okresach, kiedy te poprzednie zlodowacenia powstawały, to oczywiście, jeżeli chodzi o skład atmosfery, to on był różny. No, przeważnie możemy powiedzieć, że tego dwutlenku węgla było znacznie więcej. Tlenu na ogół było na początku mniej, momentami pojawiało się go więcej. I być może to była również jakaś przyczyna, która powodowała, że następowało chłodzenie na Ziemi, ale to są tylko nasze takie przypuszczenia. Praktycznie rzecz biorąc, tam gdzie istnieje już to zagęszczenie tych zlodowaceń, to wtedy ta atmosfera już jest podobna do dzisiejszej. Jak wygląda sprawa tych najstarszych lodowaceń? To znaczy może nie tych najstarszych, tylko tych około 800 milionów, 700-800 milionów lat temu. Bardzo ciekawe lodowacenia.
dowody na to zlodowacenia istniejące strefy równikowej owego czasu, a więc mieliśmy zlodowacenie, które sięgało do równika. No coś niespotykanego w późniejszej historii Ziemi. I są cztery historie, które, cztery koncepcje, które to próbują wytłumaczyć. Pierwsza, która jest na górze po lewej stronie, cała Ziemia jest zlodzona, a więc mamy pełne zlodzenie, temperatura na Ziemi minus 50, taka powiedzmy średnia, a w strefie równika nieco cieplej, ale też niewiele, ale też poniżej zera. I ta koncepcja nosi nawet taką swoją nazwę, to jest koncepcja Ziemi Śnieżki. No, rzeczywiście Ziemia całkowicie zlodzona, jeżeli życie ocalało, a najprawdopodobniej tak było, potem szybko się rozwinęło, to musiało gdzieś w głębi oceanu, gdzieś przy tych głębinowych wylewach lawy, głębinowych wulkanach musiało tam ocaleć. I ten okres trwał, jak się ocenia, około 5 milionów lat takiego całkowitego zlodzenia. Ale można wytłumaczyć to również jeszcze inaczej. I to są te trzy dodatkowe koncepcje, które o tym mówią. Pierwsza z tych koncepcji, ta na dole, po lewej stronie, to mówi nam o tym, że te osady lodowcowe mamy rzeczywiście na strefie równika, ale to mogło być tak, że były one przenoszone przez góry lodowe, które migrowały do równika, te lodowce jednak sięgały tylko do zwrotników, albo po prostu skłon oceanu powodował, że te osady zsuwały się, tak jak po stoku, zsuwały się do głębi oceanu i stąd się one tam znajdują. Wreszcie trzecia koncepcja, ta na górze po prawej stronie, kiedy to zlodowacenie było bardzo zlokalizowane, no to mogła być taka sytuacja, że po prostu mieliśmy wysokie góry w różnych miejscach na Ziemi, tego oczywiście nie wiemy. I te zlodowacenia były lodowacenia górskie, ale były na tyle duże, że sięgały, lodowce schodziły do oceanu i potem to roznoszone ten materiał był po całej kuli ziemskiej, a więc było to zupełnie inny układ lądów na Ziemi, jak można przypuszczać. Jak można sądzić, jak dzisiaj. I wreszcie czwarta koncepcja, prawa na dole, wynikałoby z niej, że sugeruje ona, że być może nastąpiła jakaś kolizja z jakimś ciałem niebieskim, z jakąś asteroidą albo jakąś dużą kometą, co spowodowało, że oś Ziemi ulegała przesunięciu, że uległa zmianie, czyli miała, nie tak jak w tej chwili ma te 23 stopnie, prawda, oś Ziemi, tylko była znacznie więcej. Co to mogło spowodować teraz? Jaki to był tutaj efekt? Tu jest właśnie to pokazane, jaka jest krzywe pokazują nam izolację, jaka dociera do różnych części na Ziemi. Oś pozioma to jest oś pokazująca nam szerokość geograficzną od bieguna północnego do bieguna południowego. Zero to oznacza oczywiście równik. Ta linia taka najbardziej taka wypukła, to pokazuje nam obecny stan, czyli insolacja maksymalna Słońca na równiku, najmniejsza w strefach biegunowych. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą linię przerywaną, tak, gdzie na tą linię przerywaną, której jest opis 54 stopnie, to widzimy, że w tym momencie, jeżeli oś Ziemi miała już powyżej około 54 stopni, to mniej tej energii słonecznej dociera do równika, a więcej do biegunów. I to może być również wytłumaczenie, dlaczego mieliśmy w owym czasie, mogliśmy mieć zlodowacenie na biegunie, a nie na równiku, a nie na biegunie, tak jak jesteśmy do tego w jakiś sposób przyzwyczajeni. No i przechodzimy do Fanerozoiku, czyli do tych ostatnich 550 milionów lat. No klimat na Ziemi, ważnym czynnikiem tego klimatu na Ziemi było kształtowanie lądów i położenie tych lądów. Jeżeli lądy się znajdowały w strefie biegunowej, no to oczywiście sprzyjało to temu, że powstawały wielkie zlodowacenia kontynentalne, że znajdowały się, były zgrupowane gdzie indziej, to oczywiście ta szansa na te zlodowacenia była mniejsza. To ukształtowanie lądów jest bardzo, bardzo istotne. I druga rzecz, o której warto powiedzieć, to mianowicie te epizody masowego wymierania dla tych 550 lat, te górujące, te szczyty takie czerwone, które są tutaj pokazane, to są epizody masowego wymierania. Za masowe wymieranie przyjmujemy takie okresy, kiedy to wymieranie następowało nie tylko na przykład na lądach, ale również i w oceanach, no i obejmowało znaczną większość tych gatunków żyjących na Ziemi. Jak widzimy, to wymieranie, które było gdzieś na przełomie Permu i Triasu około 250 milionów lat temu, to było wymieranie no, największe. Tu nawet ta krzywa nie pokazuje tego, jak to naprawdę wyglądało, natomiast tu możemy zobaczyć, to są te różne okresy wymierania, które były zidentyfikowane. W tej ostatniej kolumnie pokazane jest, ile gatunków w ogóle wszystkich organizmów żyjących na Ziemi w czasie takiego wymierania wymarło. I to w okresie końca Permu wymarło 95% wszystkich gatunków na Ziemi.
A więc no, rzeczywiście można powiedzieć, że życie na Ziemi znajdowało się w obliczu zagłady. Ale i te inne, jeżeli spojrzymy na te inne okresy wymierania, to one były niewiele słabsze. O tym, o czym najwięcej się mówi, czyli w końcu kredy, kiedy wymarły dinozaury, to jest około 76% gatunków, też duże. Czym były spowodowane te wymierania? No, jedną z przyczyn, którą się najchętniej przyjmuje, to jest kontakt z jakimś ciałem niebieskim, czyli z jakąś kometą albo asteroidą, która uderzyła w Ziemię i spowodowała przede wszystkim wyraźne zaburzenia, drastyczne zaburzenia klimatyczne, powodując po prostu izolację Ziemi przez pyły mrożące się w atmosferze od radiacji słonecznej, czyli nastąpiło nie nagrzanie Ziemi, tylko nastąpiło jej w owym czasie ochłodzenie, a z tym się wiążą wszelkie inne efekty. No jeżeli zobaczymy teraz, to jest inna krzywa, ja to wziąłem specjalnie z raportu IPCC, poprzedniego raportu IPCC, gdzie ta krzywa jest tutaj pokazana. Te na górnym obrazku pokazana jest krzywa na podstawie różnych źródeł określająca zawartość dwutlenku w atmosferze, a te szare pole określa błąd, dokładność określenia tej zawartości. Widzimy, że na początku fanerozoiku zawartość dwutlenku węgla w atmosferze była znacznie większa niż obecnie, no było to około 8 razy, a może według tych, jeżeli ten błąd byśmy wzięli pod uwagę, to nawet to było kilkadziesiąt razy więcej niż obecnie. Potem to się zmniejszyło i te niebieskie plastiki, które tam są pokazane, to są zlodowacenia, które docierały do różnych szerokości geograficznych. No właśnie to pierwsze zlodowacenie, które jest tutaj zaznaczone, to dotarło do strefy zwrotnikowej, czyli do zwrotników bardzo duże zlodowacenie. I potem znowu mamy te wzrosty zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. No i wreszcie ta ostatnie kilkadziesiąt, 70 milionów lat, krzywa ta jest pokazana, zresztą tutaj na dole jest rozrysowana jeszcze. Niebieskie te strzałki, które od prawej strony wchodzą, to są początki tego zlodowacenia, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Przedtem tego zlodowacenia na Ziemi nie było. Generalnie rzecz biorąc, widzimy tutaj ten trend taki zmierzający do dołu, zarówno jeżeli chodzi o zmniejszanie się zawartości dwutlenku węgla, jak i zmniejszanie się generalnie rzecz biorąc temperatury. Można powiedzieć, że właściwie to żyjemy w takim chłodnym okresie, jeżeli chodzi o historię Ziemi. No i zaczniemy od tego pierwszego zlodowacenia górnego lodowiku 445 milionów lat temu. Gdzieś to centrum zlodowacenia biegun południowy znajdowało się wówczas gdzieś na obszarze Sahary i rozpływały się te czapy lodowe, te lądolody rozpływały się na różne boki po lądach i schodziły do otaczających mórz. Ale ta epoka lodowa, ona była poprzedzona czymś innym. Mianowicie, jeżeli spojrzymy, co było wcześniej w lodowiku, to proszę zobaczyć, ta niebieska krzywa, która jest pokazana po prawej stronie, ona pokazuje nam temperaturę wody powierzchniowej w oceanie, w strefie równikowej. A więc na początku widzimy, że temperatura była po 40 stopni, no gorący ocean praktycznie rzecz biorąc, który się zaznacza, a potem następuje to ochłodzenie. I tam, gdzie mamy to żółte pole, które tu jest pokazane, to żółte pole nam pokazuje, kiedy intensywne życie zaczęło się w oceanie. No też te organizmy żyjące w morzu też nie lubią zbyt wysokiej temperatury. A to zostało osiągnięte, kiedy ta temperatura spadła do około 30, nieco poniżej 30 stopni, to też rzeczywiście to życie się rozwinęło. Jeżeli teraz spojrzymy na tę krzywę, na te linie po lewej stronie, czerwone i niebieskie, to jak one grubieją, to znaczy, że pewne grupy organizmów miały swój rozkwit, było ich więcej, one zaczęły się rozwijać. To jest jakby pasuje do tego momentu, kiedy właśnie ta temperatura wody powierzchniowej osiągnęła już te 30 stopni, a więc to wyraźnie tutaj można zobaczyć. I potem ta temperatura spada. Mamy to drastyczny spadek temperatury. No, w strefie równikowej to nadal jest około 20 stopni, więc nie tak bardzo. I to jest właśnie to zlodowacenie, które w owym czasie nastąpiło. Kolejne zlodowacenie. Późny karbon, początek permu. To jest tak, jak to się zmieniało. Ono było na półbiegunie południowym znowu, tak jak właśnie biegun południowy miał szczęście do tych zlodowaceń. Panów było przez kilkadziesiąt milionów lat. I jeżeli spojrzymy na to, co się tam w owym czasie działo, a to znowu można badać, bada się najprościej właśnie w zagłębiach węglowych, można badać w Stanach Zjednoczonych na przykład, albo i w innych tych tak zwanych zagłębiach węglowych, które powstawały na granicy kontynentu. Czyli powstawały w takich podpowiskach mangrowiowych, jakbyśmy to dzisiaj, odnosząc to do dzisiaj, to pokazali. Tam się zmienia poziom wody, poziom oceanu się zmienił. Zmienił się o sto kilkadziesiąt metrów. Te zmiany poziomu wody były spowodowane tym, że część wody z oceanu
została zmagazynowana w lodowcach. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że początek tego zlodowacenia to jest ta czerwona strzałka. Szare pole określa maksimum tego zlodowacenia, zasięg tego zlodowacenia, no, największe obniżenie poziomu oceanu. Wiemy, że przynajmniej dwie takie fazy były, które w tym czasie się rozwinęły. Co jest dalej? Mamy jurę, kiedy takich zlodowaceń praktycznie rzecz biorąc nie ma, ale było to również ochłodzenie. I jeżeli spojrzymy na tą symulację temperatur, które były na górze, to jest temperatura zimy na zimie na półkuli północnej, na dole jest temperatura lata na półkuli północnej, to widzimy, że te temperatury były drastycznie różne. Była bardzo duża zmienność sezonowa w owym czasie. Te temperatury spadały do kilkudziesięciu stopni poniżej zera w strefach biegunowych właśnie w okresach tych chłodnych i wynosiły również kilkadziesiąt stopni powyżej zera w strefie równikowej w owym czasie. To z tego okresu również mamy zlodowacenia kontynentalne, ale o mniejszym zakresie niż poprzednie, no bo i to ochłodzenie było słabsze. I przechodzimy już do tej nowszej części. Ostatnie 100 milionów lat. Temperatura cały czas tam spada, oczywiście niejednostajnie. Schodzimy tutaj z tych 23 stopni, które były środkowe, gdzieś na początku górnej kredy. Schodzimy do tych 15 stopni, które mamy obecnie. Jednocześnie zawartość dwutlenku węgla, która wynosiła kiedyś 10 razy tyle, właśnie 100 milionów lat temu 10 razy tyle, co obecnie, ona również spada i to się w jakiś sposób waha, a w którymś momencie rozpoczyna się również zlodowacenie Antarktydy. O, w taki właśnie sposób się zaczyna. Kolejne etapy narastania tego jednego z tych dwóch lądolotów, które tam istnieją, bo jeden lądolot istnieje tam na lądzie, jest to tak zwany lądolot wschodnioantarktyczny i drugi lądolot zachodnioantarktyczny, który w zasadzie rozwinął się na szelfach i na wyspach. I tego jeszcze tutaj nie ma, to jest coś zupełnie młodszego. Rozwinięcie, ta forma tego lądolotu, która tu się rozwijała, to trwało dość krótko, to było około 2 do 4 milionów lat, jak się ocenia. Co się działo wobec tego na półkuli północnej? No, zaczyna nam się kształtować już ten obecny system klimatyczny. Pierwsza rzecz, która się utworzyła, to utworzyła się obecna cyrkulacja termohalinowa. Początki jej można powiedzieć, że to jest właśnie te kilkanaście milionów lat temu, kiedy zaczęło to powstawać. Ciepła woda zaznaczona na czerwono, ona w taki sposób generalnie rzecz biorąc po oceanach zaczyna nam krążyć, a potem jako zimna woda głębna wraca na swoje miejsce. Ten proces trwa kilka lat, taka cyrkulacja, która jest tutaj zaznaczona. Ale na początku, kiedy zaczęło się kształtować, nie tak było. A nie było tak dlatego, proszę zobaczyć, co się dzieje w Indonezji. W Indonezji 15 milionów lat temu nie mieliśmy takiego przystygu. Tamte wyspy były bardziej scalone z kontynentem, wobec tego ten prąd tam nie mógł płynąć. Drugim takim elementem, który jest również istotny, to jest rejon Ameryki Środkowej, czyli przystygu panamskiego. Tam również mieliśmy 5 milionów lat temu, jeszcze mieliśmy, nie było połączenia pomiędzy Ameryką Północną a Ameryką Południową. Było połączenie Oceanu Spokojnego z Oceanem Atlantyckim w tym obszarze. Wobec tego ten prąd, ta czerwona linia, ona nie mogła się skierować ku górze, bo ta cyrkulacja występowała wcześniej. Zamknięcie tego przestrzegu panamskiego spowodowało, że zaczęła nam się nagrzewać półkula południowa. To są ta mapka na górze, która pokazuje te ciepłe barwy. To jest nagrzewanie się, po prostu zwiększenie temperatury w Arktyce przede wszystkim. I no, pewne ochłodzenie na półkuli południowej. A na dole zmiana opadów. Opady większe na północy, a mniejsze na południu. No, spowodowane tym, że jak mamy cieplej, to mamy większe opady, większe parowanie, a potem, jeżeli jest sprzyjające ku temu warunki, to te opady w formie śniegu mogą opadać i może tworzyć się lądolód. I to spowodowało, że zaczął się tworzyć lądolód grenlandzki. Bo to nie wystarczy tylko temperatura, ale musi być również dostawa tych opadów w postaci śniegu, żeby ten lądolód mógł się zacząć tworzyć. No i jeżeli spojrzymy na temperatury głębinowe, to jest temperatura głębinowa oceanu światowego w ciągu ostatnich 5 milionów lat, to ta krzywa widać, że ona jest schodząca, tam ten ocean się ochładza. Początkowo ta temperatura, jeżeli chodzi o te 5 milionów lat temu, to ona no, wynosiła powiedzmy pewną wartość wyższą, potem pod koniec tego okresu spadła mniej więcej o 6 stopni, także ten ocean się ochładzał. Ale te krzywe, które pokazują wahania tej temperatury, one to nie jest jedna prosta linia. To zachodziło skokowo. Temperatura rosła i temperatura spadała. I jak się zbliżamy do czasów współczesnych, to te wahania były coraz bardziej gwałtowne. Prawda? To były bardzo duże wahania, były okresy znacznie cieplejsze, jeżeli chodzi o tą wodę, bo możemy to odczytać na podstawie badań osadów
głębinowy. I te czerwone szczątki oznaczają, kiedy kanał panamski nam się zamyka. Widzimy, że jak się zamyka nam kanał panamski, to te wahania temperaturowe jednocześnie są coraz bardziej gwałtowne. No i zaczyna nam się pojawiać lądowód jonański stosunkowo młody, bo to około nieco ponad 3 miliony lat temu zaczął powstawać, ukształtował się właśnie około 3 miliony lat temu, właśnie w taki sposób jest to tutaj pokazane. I potem mamy okres czwartorzędu, 2 miliony 600 tysięcy lat temu. Ta krzywa, która jest po prawej stronie pokazana, ona przedstawia nam te wahania, które zachodziły. Ja nie będę tutaj ten temat się szeroko wdawał tutaj w te szczegóły. Natomiast te strzałeczki czerwone, które zaznaczone, pokazują pewne epizody. Te wahania są różne w tych poszczególnych epizodach i to może mówić nam o tym, że mamy do czynienia, mieliśmy różny układ klimatyczny, który w owym czasie występował. I ten układ, który był pewnym wydarzeniem ekstremalnym, został w którymś momencie przerwany, o którym wiemy dość dużo. Mianowicie nastąpiła erupcja takiego superwulkanu Toba 73 tysiące lat temu. To był potężny wulkan. No, takiego w czasach historycznych w ogóle nie było. Potężny wulkan, wielokrotnie większy niż te wybuchy, których znamy, a które też przyniosły katastrofalne efekty. Powstała taka strefa śmierci, która jest tutaj zaznaczona. To znaczy tam praktycznie prawie wszystko wyginęło. Przede wszystkim człowiek wyginął. I na podstawie badań genetycznych możemy stwierdzić, że my wszyscy pochodzimy od mniej więcej 5000 par, które wtedy ocalały. One ocalały przede wszystkim na terenie Afryki i ocalały jeszcze tam powiedzmy na wschodzie, gdzieś na archipelagu sundańskim ocalało. Trochę tych ludzi ocalało, ewentualnie we wschodniej Azji. Wszędzie indziej ci ludzie wyginęli. Co się zmieniło wtedy? No, jeżeli spojrzymy to, co po tym wybuchu było, to temperatura przede wszystkim. Temperatura, linia czerwona określa na temperaturę. Temperatura spadła średnia roczna temperatura na Ziemi globalna spadła o kilkanaście stopni. I to trwało przez kilka lat. No, ten powrót do stanu normalnego trwało około lat 40. I tu możemy zobaczyć, jak to te temperatury w poszczególnych latach po wybuchu wyglądały na Ziemi. Niebieskie kolory oznaczają bardzo niskie temperatury. Widać, że Ziemia w pierwszym roku po erupcji praktycznie rzecz biorąc w wielu miejscach nie nadawała się do życia. No jeżeli w strefie równikowej ta temperatura spadła o 12 stopni, to pół biedy, ale jeżeli w tych strefach bardziej położonych na północ, no to oczywiście to była katastrofa. I przechodzimy już do czasów prawie współczesnych. Temperatura na Antarktydzie i Grenlandii w Holocenie ostatnie 10 tysięcy lat. Proszę zobaczyć, że wahania również na świecie zaznaczało. Trend temperatury, który możemy z tego odczytać do dzisiaj, to ten trend temperatury jest generalnie zmierzamy w kierunku jakiegoś tam ochłodzenia. Na Grenlandii te wahania temperatur są znacznie większe niż obecnie. Jeżeli przyjrzycie się Państwo po prawej stronie tego wykresu na Grenlandii, jest taka czerwona malutka kreska. To jest to tak zwane globalne ocieplenie współczesne. To się nijak ma do tych czasów, które były jeszcze kilka tysięcy lat temu. W Holocenie mamy przede wszystkim wydarzenia Bonda. To są gwałtowne ochłodzenia, które mniej więcej co 1500 lat występują. Tych ochłodzeń było kilka i one wiązały się z różnymi, no, z upadkami różnych cywilizacji. Tu są te lata, kiedy to nastąpiło. Nastąpiło również w Holocenie przesunięcie tak zwanej strefy konwergencji do międzyrodnikowej strefy konwergencji, czyli strefy, dokąd sięgały takie deszcze monsunowe. To dzisiaj też to obserwujemy, ta linia czerwona określa, jak to jest w lecie, a niebieska określa, jak to jest w okresie zimowym na półkuli północnej, ale w ciągu ostatnich 6 tysięcy lat ta strefa tych deszczy przesunęła się bardziej na południe, to jest to tu wyraźnie pokazane i to spowodowało, że Sahara nam zaczęła wysychać. Właśnie od 6 tysięcy lat dzieje się tak, że następuje desertyfikacja Sahary. W obszarze północnoatlantyckim mamy jeszcze do czynienia z tak zwaną oscylacją północnoatlantycką. To jest pewna relacja pomiędzy niżami i wyżami występującymi na półkuli północnej nad Atlantykiem. Jeżeli te wyże subtropikalne, czyli inaczej mówiąc azorski i niż islandzki są silne, no to wówczas ta cyrkulacja zmierzająca do Europy, ona przede wszystkim zmierza do Europy Północnej, gdzie jest bardzo wilgotna, nawet powiedziałbym bardzo deszczowo, a jednocześnie obszar śródziemnomorski do
na obszarze śródziemnomorskim jest bardzo sucho i to jest praktycznie rzecz biorąc w dużej mierze to, z czym mamy obecnie do czynienia, ale to są wahania, które odbywają się nie tylko w krótkim terminie, ale również w długim terminie. Ale mamy również przykłady ujemnej oscylacji północnoatlantyckiej, kiedy północna Europa doświadcza chłodu i małych opadów, natomiast opady są w obszarze śródziemnomorskim, wtedy kiedy ten niż islandzki i wyż azorski są znacznie słabsze. Ostatnie ochłodzenie, które było na Ziemi, to mała epoka lodowa. Mała epoka lodowa, którą znamy nawet powiedzmy z obrazów, i tak jak jest tutaj pokazane, lodowiec alpejski w Szwajcarii i przykład zamarzniętego kanału w Holandii, gdzie po prostu ludzie jeżdżą na łyżwach, może do tego Holendrzy od tamtego czasu są tak dobrymi łyżwierzami. I wreszcie to, co mamy do czynienia dzisiaj. Ostatnie 40 lat niebieska linia oznacza nam zmiany temperatury, jakie w ciągu tych 40 lat nastąpiły na Ziemi, a zielona określa nam zawartość zmiany, jakie zwiększająca się zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Proszę samemu ocenić, czy relacja pomiędzy tymi dwoma krzywymi rzeczywiście jest. Co można podsumować? Otóż jeżeli chodzi o historię Ziemi, to katastrofami klimatycznymi były globalne ochłodzenia, a nie ocieplenie. To jest pierwszy wniosek zasadniczy. Życie na Ziemi rozwijało się przede wszystkim w znacznie cieplejszym klimacie niż obecnie. I to oczywiście te zmiany klimatu były kształtowane przez czynniki naturalne. Dwutlenek węgla gromadził się głównie w osadach węglanowych na dnie oceanu, a kiedy to gromadzenie było słabsze, no to oczywiście wtedy go było więcej w atmosferze. I zmiany temperatury i zawartości CO2 w atmosferze nie są historyczne, jeżeli chodzi o poziomie z geologicznego punktu widzenia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.